Szczęść Boże, witajcie. To nasz już ostatni odcinek rekolekcji. W pierwszej części mówiliśmy o takiej piosence Buka i tam są takie słowa: zostawisz drzwi otwarte, bo chcemy zostawić drzwi naszych serc otwarte. Przypomina mi się też taka piosenka Say Something, którą słuchałem kiedyś z młodzieżą. Kiedy na drugi dzień wychodziłem do ołtarza, słowa tej piosenki krążyły po mojej głowie. W tłumaczeniu na polski tam są takie słowa: powiedz coś, albo Cię zostawię. I tak jest chyba też w tej naszej relacji co do Pana Boga. Chcielibyśmy, żeby On stanął z nami twarzą w twarz, powiedział do nas konkretnie, ale to nie takie proste. Można być zmęczonym oczekiwaniem na słowo od Boga. Mogą być różne momenty w naszym życiu, ale nie możemy uciekać, nie możemy się poddać, ponieważ Bóg mówi do nas w codzienności i myślę, że to jest też związane bardzo mocno z sensem życia. Dokładnie. Zacznijmy w imię Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stronę iść? Dobre pytania. Ja idę tam. Ja dla odmiany pójdę tam. Sens życia jest w osobach, które kochamy i które są dla nas ważne. Dla mnie sens życia to wola Boża, rozpoznanie jej na daną chwilę, na dany dzień i na całe życie, podążanie za tym, mówimy, że to jest sens życia. Sens życia jest to dążenie do zbawienia, naśladowanie jakiegoś swojego nauczyciela. Dla mnie osobiście jest nim Jezus Chrystus i życie po prostu Jego miłością. Sens życia jest to miłość, wytrwałość i zbawienie. Sens życia dla mnie utożsamia się z celem życia. Myślę, że można jak gdyby dwa takie cele rozróżnić. Cel doczesny i cel wieczny. Dla mnie celem i sensem życia doczesnego jest szczęście moich najbliższych, szczęście mojej rodziny i takie bezpieczeństwo rodziny. A o celu wiecznym to może mąż. No, cel wieczny dla nas to jest niebo, to jest nasze zbawienie. To byśmy kiedyś mogli się spotkać razem w chwale Ojca. Kiedy uświadamiamy sobie, że Pan Bóg obdarzył nas darem życia i wypełnienie tego życia już nadaje nam sens. Każdy, kto wypełnia swoje zadanie, czy w rodzinie, czy być kapłanem, czy podejmować decyzje jako człowiek młody w życiu, temu życiu wtedy nadajemy sens i warto dla tego życia żyć. Znaki od Pana Boga nie zawsze są oczywiste, ale wskazują nam dobrą drogę. Znajdujemy się przy kościele świętego Macieja w Andrychowie, gdzie trwa wieczysta adoracja. Za nami miejsce, gdzie w ciągu dnia można przyjść, zatrzymać się. I księże Macieju, nasuwa się pytanie, co na takiej adoracji robić? Na adoracji trzeba być. Ja lubię adorację w ciszy. Adoracja, kiedy Pan Jezus na mnie patrzy, ja patrzę na Niego, coś pięknego. Co jeszcze można... Myślę, że wielu z Was kojarzy adorację jako czas uwielbienia, czas przepełniony śpiewem i dziękczynieniem. Takie adoracje znamy, takie adoracje często są połączone z wielkimi emocjami, które się w człowieku budzą. Uwielbienie, które ma moc. Jeżeli ja potrafię podziękować Panu Bogu za coś konkretnego, nawet jeżeli doświadczam rzeczy trudnych w swojej codzienności, to uwielbienie mnie przemienia. Uwielbienie, które ma moc.
Czasami może się tak wydawać, przyjdę na adorację, chwilę poklęczę, już mnie bolą kolana, już chcę się powiercić, już chcę uciekać. Okazuje się, że w tych rzeczach, które są najbardziej nieudolne, tak jak może nasze nagranie, wtedy najmocniej działa Pan Bóg i daj Mu przemieniać tą rzeczywistość, która po ludzku jest nie do naprawienia. Bo my się tak czasami zastanawiamy, ja tak też sformułowałem pytanie, co można robić, ale właśnie nic nie robić czasem. Po prostu być, to co ksiądz Maciej powiedział na początku, ale też dać się prowadzić przez Pismo Święte, przez te słowa, które Pan Bóg chce do Ciebie powiedzieć, przez lekturę pobożną, czy też przez zapisywanie w zeszycie tych myśli, które się pojawiają. Bo można potem do tego wrócić i zobaczyć na tą swoją relację z Panem Bogiem, bo o to właśnie chodzi. O mój, Twój kontakt z Panem Bogiem. Panie Jezu, wystarczy, żebyś był. Solo Dios basta. Mawiała? Święta Teresa z Avila. Księże Maćku, nasuwa się takie pytanie. Co jeśli jestem zdenerwowany, zmęczony, nie chce mi się po prostu? Przychodzę do Pana Boga, ale przychodzę do Niego taki, jaki jestem, szczery i prawdziwy. Kiedy chce mi się krzyczeć, to krzyczę. Pan Bóg to oczyści. Pan Bóg chce słuchać modlitwy swoich dzieci tak naprawdę. Zobaczcie, z jak wieloma sprawami nie radzimy sobie w codzienności. Czasami może być taki ogromny mur, który jest wybudowany między mną a drugim człowiekiem. Zobaczcie, że Pan Bóg te wszystkie mury chce kruszyć. Może się tak stać, że moje myśli gdzieś uciekają, że jestem rozproszony. I warto Panu Bogu to po prostu powiedzieć. Panie Boże, teraz myślę o tym i o tym. Chcę Ci to ofiarować, to już jest modlitwa. Bo modlitwa to po prostu moja osobista relacja z Bogiem, który jest Ojcem, z Bogiem, który jest Synem, z Bogiem, który też przychodzi do mnie jako Duch Święty. Taki obraz mi się teraz przypomniał. Na pewno słyszeliście kiedyś gitarę, która grała w kościele. Żeby taką gitarę nastroić, to trzeba wszystkie nowe struny pierwsze mocno naciągnąć. I wtedy dopiero można pomalutku stroić gitarę, tak żeby była w niej harmonia. Tak samo jest z nami. Czasami potrzebujemy po prostu naciągnąć wszystkie struny naszego życia, żeby pokazać, jak jest naprawdę. A później małymi krokami pokazujemy, w jaki sposób Pan Bóg może nam to naprawiać. Bóg chce być też naszym przyjacielem i chce nas zaprosić do tej przyjaźni. A jeśli chcesz zawalczyć o przyjaźń, to trzeba się też postarać. Trzeba dać też coś od siebie. Pomimo, że mi się nie chce, pomimo, że jestem zmęczony, pomimo, że może akurat jestem zdenerwowany. Na pewno znasz taką osobę, która gdzieś chciała odciąć się od Ciebie, zakończyć relację, ale wtedy rozumiesz, jak wiele znaczy to Wasze spotkanie, kiedy jesteście przeproszeni, kiedy wybaczycie sobie wzajemnie. Pan Bóg daje taką moc i to jest działanie Ducha Świętego, kiedy na modlitwie wiele spraw, wiele sytuacji jest uzdrowionych. Bo w modlitwie chodzi też o wierność, o to, żeby trwać mimo wszystko. A więc trwajmy na modlitwie. Modlitwa przenosi się na naszą codzienność. Jesteśmy teraz w pokoju, jakby symbol naszej codzienności. Jest tutaj bardzo wiele egzemplarzy Pisma Świętego. O co chodzi? No te Pisma Święte, które zachęcamy, żeby znaleźć w swoim domu, możemy mieć w różnych przekładach. Koło mnie akurat Biblia, Stary i Nowy Testament, najnowszy przekład z języków oryginalnych, edycja Świętego Pawła. To jest takie Pismo Święte, które towarzyszy mi od czasów seminarium. Mam ołówek w środku, to jest taki egzemplarz, którym po prostu podkreślam, bo Pismo Święte, Biblia, to jest nic innego jak żywe słowo. Słowo Boga, który mówi do mnie. Tekst, z którym mogę pracować, w którym mogę zapisać notatki. To, co Pan Bóg kieruje do mnie konkretnie. Są takie fragmenty w Piśmie Świętym, które mogą nas prowadzić przez całe życie. Myślę, że również Ty masz swój fragment. Moim ulubionym fragmentem, który prowadzi mnie na drogach mojego powołania, na drogach mojego życia, jest fragment z Księgi Samuela, w którym słyszymy, że nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg, ponieważ Pan widzi serce. Zawsze, kiedy przypominam sobie ten fragment, mam świadomość tego, że przed Bogiem nie trzeba udawać. Przed Bogiem
można być prawdziwym, można mu powiedzieć wszystko. Przechodzimy do konkretu. W jaki sposób zabrać się za lekturę Pisma Świętego? Chcemy zaproponować jedną metodę tylko tak naprawdę, Lectio Divina. To jest metoda, która składa się z czterech części. Po pierwsze, lekcjo. Biorę tekst Pisma Świętego, wybieram go albo wcześniej, albo to, do czego zachęcamy na Instagramie, czytamy Ewangelię z dnia i czytam po prostu to, co w tym tekście jest napisane. O co tam chodzi tak naprawdę? Na całym świecie słyszymy jeden i ten sam fragment. Niezależnie czy w Chinach, czy w Japonii, czy w Afryce, czy w Polsce, wszyscy mają ten sam fragment Słowa Bożego na dany dzień. Dokładnie. Kiedy już zapoznam się z tekstem, przechodzę do takiej części, która nazywa się medytacją. A więc rozważanie słowa, które daje mi Bóg. To, co Pan Bóg chce powiedzieć konkretnie do mnie. Trzecia część to jest oracjo. Więc jest to już miejsce na moją modlitwę. No i kończymy akcją, czyli konkretną jakąś akcją, która wypływa z tego tekstu, który przeczytałem, który przemodliłem, w którym zobaczyłem coś do siebie. Jakieś takie moje konkretne postanowienie. Wcielamy słowo w czyn. I pamiętamy, liczy się konkret. To moje czytanie Pisma Świętego prowadzi do konkretnego akcjo. Trzymam w ręku krzyż. W święto podwyższenia krzyża, kiedy na mszy świętej czytałem Ewangelię, usłyszałem takie słowa: weź ze sobą do szkoły krzyż. Uczę w technikum i początkowo byłem trochę przerażony, bo pomyślałem, jak inni zareagują, co powiedzą. I tak przez 2 godziny, aż do wyjazdu do szkoły, walczyłem z tymi myślami, ale w ostatniej chwili, tuż przed wyjazdem, ściągnąłem ze ściany krzyż. Kiedy wszedłem do szkoły, nie słyszałem jakiegoś śmiania się z tej postawy, ale wiele osób podchodziło i pytało, dlaczego ksiądz wziął ze sobą krzyż. To jest coś, co wypływa z akcją, z tego, że widzę konkretne pole do działania po przeczytaniu Pisma Świętego. Nie musisz brać ze swojej ściany krzyża i z nim do szkoły, ale zobacz, co tekst Pisma mówi do ciebie, konkretnie do ciebie. I co możesz zrobić, czego Pan Bóg chce od ciebie dzisiaj. Drodzy, to już koniec naszych rekolekcji. Chcemy bardzo podziękować, że byliście z nami. Życzymy szukania Pana Boga w swojej codzienności i chęci do tego, i siły. Chcemy też z Wami podzielić się tym, co najcenniejsze, kapłańskim błogosławieństwem. Krzyż, który trzymam w swoich dłoniach, to jest krzyż, który spontanicznie zabrałem ze ściany w moim domu rodzinnym, w moim pokoju, podczas procesji remicyjnej. Wyruszyłem w tą procesję właśnie razem z tym krzyżem. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.